Tutaj jesteśmy podobno. Przeze mnie jesteście państwo? Nie, tak naprawdę. Tak naprawdę to jesteście państwo przez mieszkańców tutaj na tej sali, bo od dłuższego czasu docierają do nas różnego rodzaju głosy mówiące na temat, pytają się nas mieszkańcy, co się dzieje w Puiku, co się dzieje z ustawą śmieciową, dlaczego, a to może za chwileczkę, dlaczego są takie, a nie inne rzeczy nieodbierane na przykład. Dzisiaj chcieliśmy sprawę wyjaśnić. Liczyliśmy na to, że każdy radny, który reprezentuje mieszkańców miasta, będzie chciał mieć kompletną wiedzę od burmistrza Szusta, który jest zgodnie z nową ustawą samorządową, jest właścicielem spółki, jednoosobowym właścicielem spółki. Dlatego prosiliśmy i tutaj pani przewodniczącej dziękujemy, że sesję zwołała. Chcieliśmy otrzymać informacje my wszyscy, a poprzez nas mieszkańcy, co się dzieje w spółce PUIK, co się dzieje z prezesem, czy będzie nowy prezes. Wiemy, że jest to władza jednoosobowa. Zarządza obecnie prokurent w spółce, znakomity fachowiec, ale wszelkie decyzje bardzo istotne dla miasta, a zadanie własnym gminy jest przecież między innymi zabezpieczenie odpadów, śmieci, ścieków, wszelkiego, co jest mieszkańcowi na dzień dzisiejszy potrzebne. Nie możemy uzyskać dalej odpowiedzi i będziemy po raz kolejny stawać przed mieszkańcami i mówić, że niestety, ale burmistrz nie chciał nam udzielić informacji, pełnej informacji. Pytają się nas mieszkańcy, co się dzieje z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, która powinna być w sposób szczególny pilnowana teraz zgodnie z ustawą. Pytają się nas, dlaczego do tej pory nie było jeszcze zgodnie z wygranym przetargiem przez PUIK, nie było przeprowadzonych zbiorów wielkogabarytowych różnego rodzaju rzeczy. Dlaczego i kto ustalił na przykład regulamin, że jak ludzie pytają się o swoje proste rzeczy, że jak przywiezie 5 opon, tylko 4 można opony samochodowe przyjąć. Dlaczego mieszkańcy, którzy zdali, opłacając już na przykład butelki plastikowe, dlaczego jak przywożą na składowisko, dlaczego nie są te często nie są przyjmowane? Chcieliśmy zapytać o to kierownika, bo być może jest to regulamin przyjęty, który wręcz to, co ustawa dała mieszkańcom, to być może regulamin taki ogranicza. Więc żadnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy dzisiaj. Jesteśmy zniesmaczeni takim postępowaniem, bo nie zjawiają się to osoby, które reprezentują swoich wyborców, swoich mieszkańców. Nie zjawiają się, czyli coś chcą ukryć. No, tylko się jeden wniosek nasuwa, a wiele plotek krąży. Plotki mogliśmy to rozwiać, tak jak mogliśmy przez 3 lata spotkać się nieformalnie nieraz z radą i parę rzeczy uzgodnić, omówić. Niekoniecznie tak jak teraz w blasku kamer, ale po prostu po ludzku, jak mieszkańcy Łukowa porozmawiać. Jestem kilkanaście lat w samorządzie. Po raz pierwszy się spotkałem z taką sytuacją, że przedstawiciele PiS-u, szczególnie tutaj radni PiS-u, nie zjawili się w ogóle na spotkaniu, gdzie ich szefem jest również burmistrz z PiS-u. O co chodzi w tym wszystkim? Panie burmistrzu, nie było też wszystkich radnych, którzy podpisali się pod wnioskiem o zwołanie dzisiejszej sesji? Nie było jednego radnego, pana Kamińskiego, ale to sytuacja szczególna. Zmarł lekarz dr Krasuski. I jedną z ostatnich życzeń doktora Krasuskiego było, żeby między innymi był pan Kamiński, jeżeli coś kiedyś przyjdzie, żeby kilka słów opowiedział, dlatego to jest szczególny przypadek. Nie przyszli też radni, którzy byli utożsamiani z opozycją, czyli pan radny Zarzycki, pan radny Turski. Pan radny Turski był. Nie pan radny Turski, tylko pan nie wiem, radny. Nie wiem dlaczego nie przyszli, bo po prostu każdy miał wiedzę, każdy miał informację. Zapytamy, dlaczego nie przyszli. Nie mam w tej chwili, nie odpowiem, bo po prostu zostaliśmy też tak samo jak państwo zaskoczeni. Ilu brakowało radnych do kworum? Trzech radnych. No szkoda, bardzo szkoda, bo nadal mieszkańcy miasta będą żyli w niewiedzy i w plotkach, które krążą po całym mieście.